Opozycja chce przejąć władzę i stworzyć rząd. Ma kandydata na premiera, czyli Donalda Tuska, ale nie ma umowy koalicyjnej. O stworzeniu rządu mówi też premier Mateusz Morawiecki. Jutro miną 2 tygodnie od dnia wyborów. Prezydent rozmawiał z liderami wszystkich partii, które dostały się do Sejmu. Andrzej Duda usłyszał, że zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i liberalno-lewicowa opozycja mają sejmową większość. Kandydatów na premiera jest 2. Szef rządu Mateusz Morawiecki i lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Porozumienie Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy poza swoim kandydatem na premiera nie przedstawiło innych konkretów. Usłyszałem, że nie ma formalnie zawartej koalicji, to znaczy, że nie ma umowy koalicyjnej w tej chwili, że w związku z tym nie można w tej chwili jeszcze odpowiedzialnie podać konkretnych osób, które będą przedstawiane jako kandydaci na ministrów. Liberalno-lewicowa opozycja chce jak najszybciej przejąć władzę. Okazuje się, że są problemy z priorytetami nowego rządu. Nowa Lewica proponuje, aby do umowy koalicyjnej wpisać usunięcie kary za mordowanie nienarodzonych dzieci. Zgodzić nie chce się na to Trzecia Droga, czyli PSL i Polska 2050. Trzeba jak najszybciej przygotować i zrobić referendum. Kwestia aborcji nie będzie przedmiotem naszej umowy koalicyjnej. Opozycja, która chce rządzić, to ponad 10 mniejszych partii. Każda ma swój program. Trudno będzie wypracować jeden kierunek polityki, zwraca uwagę dr Andrzej Mazan z naszego dziennika. Problem oczywiście programu, który jest zawieszony pomiędzy konserwatywnym PSL-em, w cudzysłowie, jakby to brzmiało, prawda, a progresywną lewicą, czy agresywną lewicą, prawda, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o programy społeczne, czy o programy polityczne tutaj, jest słabo, właściwie niemożliwe do ustalenia. Jeśli chodzi o aborcję, to Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica mówią to samo. Domagają się wprowadzania zabijania nienarodzonych dzieci do 12 tygodnia ich życia w łonie matki. Jeśli Donald Tusk mówił, że nie będzie żadnego kandydata, który nie wyrazi zgody na aborcję na życzenie do 12 tygodnia życia. No to jest czysta lewica. Ale nazwałbym to właśnie zjednoczoną lewicą. Ja dziwię się, że tam jest PSL. Mówił w Polskim Punkcie Widzenia na antenie telewizji Trwam senator elekt Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości. Mimo rozbieżnych zdań, liberalno-lewicowa opozycja przekonuje, że wypracuje programowe porozumienie. Naszym najważniejszym zadaniem dzisiaj jest opracowanie przynajmniej głównych punktów programowych, które będą głównymi celami tego rządu. Brak porozumienia w sprawie postulatów to nie jedyny problem opozycji. Media donoszą, że w kuluarach trwają przepychanki personalne. O fotel marszałka Sejmu mają walczyć Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty. Podobnie jest z funkcją marszałka Senatu. Nieoficjalnie mówi się, że na szefa Izby Wyższej przymierzana jest Magdalena Biejat z Nowej Lewicy. Pojawili się jednak inni kandydaci. Senator elekt były premier Waldemar Pawlak nie chce spekulować. Nie ma powodu czynić takich dywagacji i rozważań, szczególnie z mediami, bo to potem źle wpływa na temperaturę uzgodnień już tych prawdziwych. Prezydent Andrzej Duda nie poinformował, kogo wskaże na premiera. Nieoficjalnie bierze pod uwagę obie możliwości, wskazanie Mateusza Morawieckiego lub Donalda Tuska. PiS zdobyło w Sejmie 194 mandaty. Do większości brakuje 37 głosów. Premier przekonuje, że negocjuje polityczne poparcie jego kandydatury. Prowadzimy rozmowy koalicyjne ze wszystkimi, którzy chcą jako ludzie dobrej woli przystąpić do takiej koalicji, która jest koalicją stabilności, równowagi sił, a nie koalicją zemsty. O poparcie innych partii może być jednak trudno.